trybie oświadczenia poselskiego chciałbym zwrócić uwagę, że podczas kiedy tutaj w Wysokiej Izbie przez długie godziny trwała debata parlamentarna połączona z sabatem czarownic i czarowników, dyskutowane były reklamowane projekty legalizacji dzieciobójstwa w Polsce, a więc projekty jawnie zmierzające do złamania konstytucji, niedoskonałej, ale jednak obowiązującej, jawnie zmierzające do popełniania przestępstw z rozlicznych artykułów kodeksu karnego, w tym artykuł, który nie tylko zakazuje zabójstwa, zamachów na życie ludzkie, ale również zakazuje pomocnictwa w takim dziele zbrodniczym, zakazuje zachęcania do zabójstwa. To przecież osobna kategoria, podżeganie do przestępstwa. I uwaga, kodeks karny zabrania, czy raczej karze przykładnie, nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej, której życie jest zagrożone. A przecież w procedurach zwanych tutaj nowomową współczesności aborcją, to jest reguła, to jest zjawisko, które systematycznie relacjonują ludzie, którzy mieli do czynienia z tym procederem. Ci, którzy nie popierają przemysłu aborcyjnego, ale jako członkowie personelu medycznego, wyższego, częściej niższego, głównie położne, relacjonują przypadki żywych urodzeń na skutek zastosowania środków poronnych, po których zostawia się dziecko na śmierć. Dzieciątko może być bardzo malutkie i może być już całkiem okazałe. Zostawia się je, powtarzam, na śmierć i to jest przestępstwo. I zachęcanie do tego, by taki proceder podnieść do rangi zasady tolerowanej i reklamowanej przez niektórych zasiadających tu w Wysokiej Izbie, to jest przestępstwo, a zatem cała dzisiejsza debata, kończę pani marszałek, cała dzisiejsza debata miała charakter przestępczy. Było to nic innego jak wielogodzinne podżeganie do przestępstwa. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, debata, która odbyła się przez ostatnie godziny tutaj w Sejmie, była debatą o sprawach i prawach Polek, prawach kobiet, o ich bezpieczeństwie i o ich świadomym rodzicielstwie. I nie debatowali czarownicy i czarowniczki. Debatowały posłanki i debatowali posłowie. Zapraszam pana posła Fritza, Konfederacja. Nie ma sprostowania. Nie ma pana posła Fritza. Zapraszam pana Tomasza Zapałowskiego, Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy kilkunastu lat po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej, widzimy potężną zapaść polskich rezerw. I chciałem przypomnieć coś, co w 2008 roku napisał jako ekspertyzę dla ówczesnego rządu profesor pułkownik Józef Marczak. Strategiczna ocena działań zmierzających do zniesienia powszechnej obowiązkowej służby wojskowej. Po zniszczeniu w okresie rządów SLD 2000-2006 3/4 struktur wojskowych, 2/3 garnizonów, katastrofalnym załamaniu szkolenia wojskowego młodzieży oraz zablokowania tworzenia obrony terytorialnej, a także niszczeniu już utworzonych jednostek OT, wykorzystując kompletną ignorancję strategiczną obecnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, jego bezwolność do narzucenia Polsce bez akceptacji politycznej i społecznej zniesienia powszechnej służby wojskowej pod fałszywym pozorem profesjonalizacji wojska, zniesienie obowiązkowej służby wojskowej w Polsce łamało konstytucję oraz ustawę. Stanowiło to zbrodnię stanu przeciwko Polsce i wspólnocie obronnej NATO i Unii Europejskiej. Pozbawiło Polskę jakichkolwiek zdolności odstraszania ochrony obrony terytorium Polski, czyniąc ją jak w XVII i XVIII wieku bezbronnym stepem.
Autorzy koncepcji profesjonalizacji wojska, w rzeczywistości zniesienia powszechnej obowiązkowej służby wojskowej, nie opierają się na jakiejkolwiek wiedzy strategicznej. Wtedy Bogdan Klich wypowiadał się dla dziennika: strategzy nie przewidują uderzenia na dużą skalę ze wschodu. Proszę Państwa, dzisiaj nie rozliczamy tych ludzi, którzy wtedy decydowali o tym, czego my dzisiaj ponosimy konsekwencje. Na koniec pan profesor pisze, ostatnie zdanie, wobec ignorancji strategicznej ministra obrony narodowej Klicha, grożącą ostateczną destrukcją zdolności wojskowej Polski, właściwe jest jego postawienie przed Trybunałem Stanu. To pisał urzędujący na Akademii Obrony Narodowej profesor, wykładowca, szef katedry strategii. Zapraszam pana posła Jacka Niedźwiedzia. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Gdybym był premierem, benzyna byłaby po 5,19. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Tak mówił przed wyborami premier Donald Tusk. Mówił to wtedy, gdy ceny na światowych rynkach były wyższe nawet niż dziś. Tymczasem Polacy, widząc benzynę zmierzającą w kierunku 7 zł za litr, kilka dni temu usłyszeli od niego: nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Obchodziliśmy niedawno 100 dni rządu Donalda Tuska. Kiedy przedstawił on tutaj swoje expose, kilka miesięcy temu mówił, że na poważnie bierze swoje obietnice i je dowiezie. Tymczasem spełni 10% swoich konkretów, a koalicja 13 grudnia stała się najbardziej rozpasanym i najbardziej leniwym rządem w historii Polski. Każdy, kto pamięta poprzednich 8 lat jego rządów, nie powinien być zdziwiony. Drodzy rodacy, szanowni państwo, zapamiętajcie, jeśli Donald Tusk coś mówi, to znaczy tylko tyle, że Donald Tusk to mówi, nic więcej. Dlatego jego buńczuczne zapowiedzi o tym, że nie będzie zgłaszał się na unijny pakt migracyjny, można włożyć między bajki. Kiedy zakończą się wybory do Parlamentu Europejskiego, Donald Tusk przyjmie każdą liczbę migrantów, którą nakaże mu jego szefowa Ursula von der Leyen. Tusk oszukał Polaków i będzie to robił dalej. Dlatego 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierzmy normalność, suwerenność i bezpieczeństwo. Wybierzmy Konfederację. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam pana posła Grzegorza Brauna. Dziękuję pani marszałek. W trybie sprostowania. Panie ministrze, ja nie martwię się tym, że w różnych krajach ludzie aspirują do standardów cywilizacyjnych przypominających cywilizację niegdyś łacińską, europejską. Mnie martwi to, że zapraszając Ukraińców do eurokołchozu, pan ich skazuje na tę gehennę, którą my właśnie tutaj przechodzimy, a przez Wysoką Izbę przechodzą, czy raczej przejeżdżają taczkami i wagonami rozmaite projekty implementacji norm eurokołchozowych w typie najmniej szkodliwe, jak z tymi plastikowymi nakrętkami, czyli rozwiązanie, którego nikt nie potrzebował, problemu, którego nikt nie miał, tak? I to są tony, palety, wagony ustawodawstwa. Dziś przez Wysoką Izbę mieliśmy tutaj ciągnących kilka takich projektów i tego właśnie nie życzę Ukraińcom, dlatego że jestem z natury życzliwy ludziom. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Dziękuję, panie.